No siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj po zwycięstwie Chelsea 2-1 nad Manchesterem City, Liverpool po raz 19 w swojej historii stał mistrzem Anglii. Jest ich pierwsze mistrzostwo od 30 lat. To jest na pewno wielki sukces tej drużyny. Wszyscy fani Liverpoolu pewnie się cieszą. W końcu ta zwana klątwa została, no wiecie, jak się na klątwę mówi, że zdjęta, nie wiem jak to powiedzieć. Ale Liverpool zagrał całkowicie kosmiczny sezon. 23 punkty przewagi nad City, nad drugim Manchesterem City. Tacy zawodnicy jak Alisson, Van Dijk, Arnold, Mane, Salah, Firmino. To jest Liverpoolu dobry jest. Liverpool jest mocny. Atak i obrona. Środek też. No i bramka. To bardzo mocna drużyna. Nie dziwię się, skoro w zeszłym sezonie wygrali Ligę Mistrzów, a w tym wygrali klubowe mistrzostwa świata, no i Premier League. No. Szkoda, że odpali z Ligi Mistrzów, bo jeszcze byłaby szansa, żeby obronili tą Ligę Mistrzów i byłaby potrójna korona. I tak by znalazł za tą potrójną koronę City z poprzedniego sezonu. City wygrało Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, czy tam Carabao Cup i Mistrzostwo Anglii. No, a Liverpool by wygrał Ligę Mistrzów, Premier League i Klubowe Mistrzostwa Świata. No, bardzo dobra drużyna. Jürgen Klopp stworzył potwora. No, jeśli podobno mówi, że Liverpool chce Koulibaly'ego wprowadzić, ale City też. I City jest bliżej podobno, więc też jakby do Liverpoolu poszedł Koulibaly, to stało problem wyglądałaby, no, bardzo mocno. No, mówię, że i tak aktualnie wygląda mocno, ale jeszcze z Koulibaly'em to jeszcze ta obrona by jeszcze bardziej mocniej wyglądała. No, i chcę powiedzieć, gratuluję Liverpoolowi wygrania Mistrzostwa Anglii. Zasłużyli w tym sezonie. No. I życzę wszystkim udanych wakacji. No. I życzę wam udanych wakacji i do zobaczenia.